Jesteś pierwszym śląskim pokoleniem w rodzinie, urodziłeś się w Chorzowie, mieszkasz w Bytomiu, mówisz o sobie, jestem Ślązakiem, co to znaczy? No, tych definicji śląskości, Śląska jest tak wiele, że chyba każdy z nas pisze ją po swojemu. Dla mnie być Ślązakiem to chyba ciągle chcieć zmieniać to, co nas otacza. Ciągle pracować z przeciwnościami, które wydają się wielu ludziom przeszkodą, a dla mnie są substancją, z którą nie tyle się zmagam, co na bazie której rozwijam swoje życie, życie zawodowe. To potoczne stwierdzenie, przekuć porażkę w sukces, to jest coś, co na Śląsku zawsze było. Śląsk dla mnie i bycie Ślązakiem to ciągle szukanie tej nadziei, tej nowej energii, energii, która chyba nie gaśnie. Trochę w tym jest też dumy. Architektura kształtuje naszą rzeczywistość. Udana jest przyjemna dla oka. Ta będąca dziełem przypadku niszczy krajobraz na długie lata. Wśród wybitnych architektów jest Przemo Łukasik. To właśnie jego prace zachwycają innych architektów, a przede wszystkim użytkowników. Kompleks biurowy KTW w wielu aspektach stanowi wyraz tego, co w Katowicach i całym obszarze metropolitalnym najlepsze. Powierzchnia biurowa wynosi ponad 58 tysięcy, zaś handlowa niemal 4 tysiące metrów kwadratowych. Domem własnym architekta jest bardzo ciekawy obiekt – Bolko Loft. Jeden z pierwszych w Polsce loftów, który powstał w latach 2002-2003 po modernizacji i adaptacji budynku lampowni dawnych zakładów górniczo-hutniczych Orzeł Biały w Bytomiu przy szybie Bolko. Budynek lampowni pozostawał niewykorzystany od lat 90., dopóki architekt nie zobaczył tego obiektu. Ciekawym projektem jest również Silesia Business Park. Konstrukcja budynków wystartowała w pierwszym półroczu 2013 roku. Użytkowa powierzchnia tych 12 kondygnacyjnych obiektów wynosi 46 tysięcy metrów kwadratowych. W budynkach zastosowano stolarkę okienną, która jest na swój sposób wyjątkowa. Każdy budynek składa się z 26 pasów, 13 czarnych, 5 złotych, 8 białych i 4 w zależności od odległości obserwatora zmieniających się. Niektóre z nich zmieniają kolory na pomarańczowy, żółty lub czerwony, a dzieje się tak poprzez złudzenie optyczne. Akademia High School czy inne realizacje pokazują, że ten artysta nie boi się eksperymentów z różnymi rodzajami obiektów. Nie tylko biurowce, ale także projekty nietypowe. Przemo Łukasik lubi także fotografować otaczający go świat. Jego zdjęcia zachwycają, podobnie jak projekty architektoniczne. Co ciekawe, w wolnym czasie oddaje się także sportowej aktywności. Jest miłośnikiem triatlonu i w różnych tego typu wydarzeniach odnosi sportowe sukcesy. Jak mówią znajomi architekta, jest to człowiek aktywny, który nie boi się wyzwań w każdej formie. Przemo Łukasik, architekt, miłośnik sportu i fotografii. A przede wszystkim Ślązak. Chciałeś być rzeźbiarzem, przez moment byłeś muzykiem, wyszło inaczej. Chyba wyszło tak, jak miało wyjść. Myślę, że ta kwestia próby tworzenia czegoś była chyba takim elementem, w oparciu o który ciągle gdzieś krążyłem i skończyło się na projektowaniu, na architekturze. Nie od razu architektura cię pokochała, zabrakło 3 punktów z matematyki, poszedłeś więc na studia matematyczne. Byłem wtedy trochę podcięty albo ścięty tą całą sytuacją, ale ta przewrotność, która się wtedy wydarzyła, w jakiś sposób dodatkowo wpływała na mój charakter, rozwijała go i spowodowała, że rzeczy niemożliwe stawały się absolutnie realnymi i granie ciągle na jakichś paradoksach jest no, częścią też mojego życia prywatnego, ale myślę też zawodowego. Początki w czasie studiów też były nie najłatwiejsze. Zaprojektowałeś kaplicę cmentarną, która okazała się w nastroju zbyt przygnębiająca.
Tak, no wtedy wydawało mi się, że to była słuszna decyzja projektowa, a ten moment był jednym z takich krytycznych, takich, które ja sobie gdzieś w pamięci przechowuję. Jest dla mnie takim bardziej punktem odbicia, momentem, w którym poczułem, że jestem całkowicie niezrozumiały przez mojego profesora. Był takim pierwszym skarceniem takich może trochę młodzieńczych, przesadnych ambicji. Szybko ruszyłeś w świat, Berlin, Paryż, ale wróciłeś i razem z Łukaszem Zagałą założyliście Meduza Group. Paryż jest takim miejscem, w którym musiałem się zmierzyć z wieloma różnymi okolicznościami. Byłem trochę jak na wygnaniu, byłem sam, więc nie mogłem się dzielić zarówno sytuacjami i korzystać z obecności, nie wiem, najbliższych rodziny, przyjaciół, zarówno wtedy, kiedy wszystko mi się udawało albo byłem szczęśliwy, ale również w tych momentach, w których nie wszystko szło po mojej myśli. Wróciliśmy, bo później do mnie dołączył mój wspólnik Łukasz Zagała i wróciliśmy absolutnie przekonani, że ten powrót jest potrzebny, jest szczery i daje nam przede wszystkim wolność, której tak w dużym mieście nie tyle nie mieliśmy, co będąc jednak obcokrajowcami, nie mogliśmy albo musielibyśmy sobie ją jakoś strasznie wywalczyć. Myśmy chcieli jakiegoś takiego naturalnego rozwoju, a w Paryżu szukaliśmy, tak samo jak w Berlinie, doświadczenia. Twój dom, Bolko Loft, przyniósł ci sławę. Przerobiony, zrekonstruowany z lampiarni zakładów górniczo-hutniczych, stał się dzisiaj ikoną architektury. To był taki twój manifest architektoniczny? Na pewno nie był manifestem, który pisałem. To nie był manifest, który wynikał z tego, że ja chciałem coś tym projektem powiedzieć więcej niż tylko ewentualnie poza tym, że jest to jeden ze sposobów na życie, jest to jeden ze sposobów na mieszkanie. Nie miałem tutaj żadnych ambicji. Moimi jedynymi ambicjami było to, żeby możliwie prosto, szybko, ale też z pewnym charakterem przeprowadzić swoją rodzinę, rodzinę, która się też dopiero rozwijała do miejsca, w którym da nam trochę przestrzeni, potencjału i stanie się taką platformą do edukacji moich dzieci, moich synów. Manifestem stało się to trochę przypadkowo, bo ja tego budynku nie wybudowałem po pierwsze. Ja ten budynek też powiem uczciwie, przypadkowo znalazłem w krajobrazie Bytomia. Wcześniej go nie zauważałem nigdy i w którymś momencie też na zasadzie pewnego paradoksu uznałem, że te 200 metrów kwadratowych, 8,5 metra nad ziemią, bez klatki schodowej, bez dostępu jest pewnym wyzwaniem do tego, żeby móc sobie to w ogóle wyobrazić jako mieszkanie do spędzenia tam całego życia, myślę. I stworzenia z tego jakiegoś takiego gniazda. To nie było takie oczywiste. Nie było to oczywiste nawet, powiem szczerze, najpierw dla mnie, później dla mojej małżonki, chociaż tutaj większych problemów nigdy nie było. Pamiętam reakcję mojej mamy, którą pierwszy raz tam wprowadziliśmy. Pamiętam reakcję urzędników, których musiałem zatwierdzić poszczególne fazy projektu. No i pamiętam też do dzisiaj wizytę księdza na kolędzie po raz pierwszy i to są dosyć, powiedziałbym, ciekawe reakcje i wspomnienia, które przechowuję. Ale zaskoczyło cię, że taką zrobił karierę? To się dzieje trochę przypadkowo i oczywiście to dało jeden, myślę, taki wymierny aspekt, który wpływa moim zdaniem nie tylko na pracę mojej pracowni, ale i w ogóle na przestrzeń w Polsce. Myślenie o tym, że w tych naszej przestrzeni, przestrzeniach publicznych istnieje tak wiele obiektów, które mogą poszukać, mogą odnaleźć się w nowej sytuacji, w nowej rzeczywistości. Dają nadzieję na to, że nie zawsze jedynym rozwiązaniem jest wyburzenie, demolka. Projektujesz budynki użyteczności publicznej, osiedla, ale są też takie budynki jak Szyb Krystyna czy Wieża Ciśnień. Trochę za sprawą Bolko Loftu i paru innych później projektów okazało się, że nie tylko my jesteśmy jedynymi entuzjastami tego typu przestrzeni, że wokół nas jest tak wiele ludzi, którzy niekoniecznie są architektami, urbanistami, designerami, którzy wierzą w te obiekty, którym te obiekty są potrzebne,
I co więcej, czasami wystarczy tą głowę rzeczywiście skręcić, podnieść do góry i zobaczyć, że w tym zaniedbałym czasami budynku może wydarzyć się całkiem coś innego. Do niedawna widzieliśmy to tylko w filmach amerykańskich, gdzie znani artyści pracowali w takim bohemicznym anturażu, natomiast nikt sobie nie wyobrażał, że może dzisiaj mieć lokal, firmę, dyskotekę, biuro w przestrzeni, która kiedyś służyła całkowicie innym celom, wręcz tym celom takiego ciężkiego, mocnego przemysłu. Dzieje się teraz to wszystko również nie tylko na Śląsku, ale poza Śląskiem. I to jest chyba taki element, który mógł się rozwijać również w oparciu o chociażby taką realizację jak Bolkolowcu. Jak projektujesz? Diagnozujesz miejsce. Najpierw jest pomysł, to jest pewna fantazja. Jaka jest twoja architektura? Na czym ona jest oparta? Bo tak przyglądając się tym niektórym projektom, to ma się wrażenie, że ona jest oparta jednak na takich pewnych śląskich ideach. Ja tego nie czuję. To się dzieje prawdopodobnie trochę intuicyjnie, bo przecież być Ślązakiem to przede wszystkim wiedzieć, gdzie się urodziło. I dla mnie tak wygląda mój Śląsk. Można go diagnozować i opisywać na wiele różnych sposobów. Ja pracuję głównie nad znalezieniem sposobu, idei, która potrafi rozwiązać problemy moich inwestorów. I to są różne problemy, to są przede wszystkim różne skale. Bo od samego początku z Łukaszem stawialiśmy sobie za cel pracę nie tylko na polu samej architektury. Chcieliśmy wychodzić poza jej takie sztywne nawiasy w obszar projektowania produktów, tak zwanego designu, grafiki, tego wszystkiego, co wzbogaca przestrzeń, co wzbogaca naszą architekturę, albo co może być też ciekawym zadaniem projektowym, który nas troszeczkę na chwilę ładuje jakimiś nowymi ideami, więc każdy z naszych projektów bazuje na jakimś pomyśle, na jakimś rozwiązaniu. Nie mamy jednego sposobu, jak te problemy rozwiązywać. Za każdym razem rzeczywiście trzeba się przyglądać otoczeniu, temu wszystkiemu, co nazywamy w architekturze kontekstem, a ten kontekst to jest ciągle jedyna stała projektowa, ale ta jedyna stała, która ciągle się zmienia, bo ten kontekst to nie jest tylko kwestia ukształtowania terenów, to jest kwestia pewnej kultury, w której mamy pracować, na rzecz której mamy pracować. Przecież pracujemy w tej chwili nad projektami nie tylko w Polsce, pracujemy nad projektem w Bangladeszu, więc trzeba mierzyć się z okolicznościami, co do których wcześniej nie mieliśmy żadnego doświadczenia. Ten kontekst jest dla nas absolutnie nowym, wzbogacającym. Sam proces projektowania, później proces realizacji potrafi zająć kilkanaście, kilkadziesiąt miesięcy, stąd też trzeba być przekonanym i pewnym, że kiedy ten projekt, ta idea zostanie spuentowana realizacją, to nie będzie w niej fałszy, nie będzie jakiegoś efektu wstecznego. Interesują cię bardzo różnorodne projekty, tak jak powiedziałeś, ale wśród tych projektów są też projekty takie społeczne. To jest to, co bardzo cię zajmuje. Jest i OFF Festival, jest Tauron Nowa Muzyka. Bo taka jest architektura, ja myślę. Przecież architektura to człowiek, a tak naprawdę to, co my uważamy za najważniejsze, to to, jakie reakcje ta architektura u odbiorcy, u człowieka, u użytkownika wywołuje. Ta wrażliwość ewentualnie społeczna jest częścią pewnej też naszej kultury, bo ja bardzo wiele zawdzięczam moim ukochanym rodzicom, równie wiele zawdzięczam mojej najbliższej rodzinie, ale przede wszystkim też profesorom, którzy myślę dużo musieli włożyć wysiłku, żeby ze mnie wykrzesać jakikolwiek potencjał i ja o tych lekcjach nie zapominam i pamiętam, że z wieloma zaliczeniami musiałem się zmagać. Chciałbym mieć tylko pewność, że to najważniejsze zaliczenie, czyli to, że przeżyję to swoje życie w sposób taki najbardziej uczciwy, szczery, może opisane kilkoma obiektami, to będzie to zaliczenie, któremu podołam. Nie można być architektem, nie można być urbanistą, nie można być projektantem, nie będąc wrażliwym na to, co się dzieje w społeczeństwie, nie będąc i nie chcąc zabierać często głosu w kwestiach, które niekoniecznie muszą się wiązać od razu ze zleceniem.
Ale to nie jest tylko domena, myślę, samych architektów. Jest nas tak wielu i robimy bardzo podobnie, tak samo widzimy ten zawód, ale przecież wszyscy jako ludzie chcemy sobie tą przestrzeń wokół nas podporządkowywać. Czy mamy teraz dobry czas dla śląskiej architektury? Tak. Kiedy patrzę na architekturę śląską dzisiaj, wczoraj, ale jak sięgnę pamięcią jeszcze głębiej, to Śląsk zawsze stał wysokiej jakości przestrzenią, budynkami ambitnymi, ideami ambitnymi, bo przecież dobra architektura, wielka architektura, to architektura, myślę, ciągle wielkich idei, wielkich pomysłów. To nie jest tylko kwestia skali. My z Łukaszem, z Meduzą jesteśmy, myślę, jakimś takim ułamkiem tych wszystkich procesów, które wydarzały się wcześniej. Jesteśmy oczywiście jakąś taką chyba kontynuacją tak zwanych śląskich duetów, bo ich tutaj na Śląsku było chyba dosyć sporo. I wspólnie z innymi naszymi kolegami próbujemy na tą architekturę wpływać. To jest, myślę, bardzo dobry czas, dlatego że patrząc tylko i wyłącznie na naszą pracownię, kilkanaście lat temu, bo mamy za sobą już praktycznie 23 lata działalności, którą uruchomiliśmy chyba w 1997 roku, to często musieliśmy z tego naszego Śląska, z tych naszych ukochanych Gliwic, ukochanego Bytomia, poruszać się poza jego granice po to, żeby pracować nad zleceniami, nad przestrzenią w Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Warszawie i jeszcze dalej. A dzisiaj dużo na tym Śląsku się dzieje i my również próbujemy na tym Śląsku zostawić trochę swoich budynków, trochę swojej przestrzeni. Czy inaczej projektuje się dla Śląska, a inaczej dla reszty świata? Na Śląsku wydaje mi się, że pracuje nam się ciut lepiej, dlatego że ten wspólny mianownik krajobrazu, tego otoczenia, tego kontekstu, o którym mówiłem, jest zrozumiały nie tylko dla architektów. Wszyscy wychowaliśmy się gdzieś na obszarach, które miały styczność albo z kopalnią, albo z tą cegłą, albo z kratownicą, z rurą, która wychodziła z ziemi, przylatywała nad wiaduktem, gdzie blacha skorodowana nie była tylko i wyłącznie jakimś obrazem jakiejś ruiny, tylko była naszym codziennym, śląskim, dziecięcym często kontekstem. Po tej przygodzie z Bolkoloftem, po tym, że próbowaliśmy wiele obiektów na Śląsku rehabilitować, nadawać im nowe życie, a bazowało to też na naszych takich doświadczeniach właśnie z zagranicy, chociażby z Nowego Jorku. Jedziemy do Nowego Jorku po to, żeby tam przekształcać te substancje poprzemysłowe, które wydawały nam się, wydawało nam się absolutnie abstrakcyjną sytuacją, że my z Bytomia pojedziemy do Nowego Jorku zmagać się z jeszcze pozostałościami tej architektury poprzemysłowej i powierza się to ludziom właśnie nie ze Stanów, nie z Nowego Jorku, tylko dwóm Ślązokom. Projektowanie to jest chyba coś, co mógłbym opisać takim słowem właśnie ciągła przygoda. Każdy projekt jest inny, każdy klient jest inny, każda okoliczność budżetu, krajobrazu, środowiska, kultury jest czymś, co nas ciągle, z czym się musimy zmagać oczywiście, ale któremu musimy się przyglądać i być absolutnie wierni, szczerzy.